W dzisiejszym odcinku na moim kanale YouTube zobaczycie, jak przygotować obłędnego kotleta mielonego z mięsa wołowego, z miętą, z masłem orzechowym, no i jeszcze będą smażone ziemniaczki. Znacie mnie i wiecie, że jestem kopnięty na punkcie mięsa. Kocham kotlety, kocham steki, kocham szaszłyki, no i kocham przede wszystkim mielone. Zazwyczaj w domu mieloniaki przygotowuje się z mięsa wieprzowego lub wieprzowo-wołowego. Ja kocham wołowinę ponad wszystko, dlatego dzisiaj zrobię kotlety tylko i wyłącznie z mięsa wołowego. A jakiego? Poprosiłem na bazarze, żeby zmielili mi karkówkę, bo tam jest wystarczająca ilość tłuszczu, by kotlet nie był suchy po usmażeniu. Teraz do niego wcieram naprawdę sporą ilość czosnku. Mieloniaka dosyć konkretnie doprawię kminem rzymskim. Słuchajcie, prawdopodobnie w każdym sklepie na osiedlu można bez problemu kupić masło orzechowe. Zazwyczaj masło orzechowe w naszych domach podaje się dzieciom na chlebie tostowym lub w naleśnikach. Po co by dawać takie coś do mięsa? Otóż podpatrzyłem ten patent będąc w Stanach. Ponieważ masło orzechowe jest dosyć słodkie, to dodam teraz trochę soku z cytryny, żeby sprawić taką kontrę smakową. Do tego jeszcze dodam świeżej mięty. Świeża mięta ożywi całego mojego kotleta. Teraz wszystko tylko muszę porządnie posolić. Niestety nie da się inaczej wymieszać mięsa mielonego, moim zdaniem, niż rękoma. Przede wszystkim tylko wtedy słyszę, że mięso jest dobrze wymieszane. Teraz z mięsa uformuję kotlety. Takie całkiem spore mieloniaki, które za chwilę obtoczę w bułce tartej i zacznę smażyć. No i to jest właśnie słuszna waga mielonych. Jeden dla mnie i jeden dla Anastazji. Uwierzcie mi, że te kotlety nie tylko będą pyszne, smażone, też rewelacyjne będą z grilla bądź zapieczone na przykład sosem pomidorowym. Oczywiście tego typu kotlety zawsze smażę na smalcu. Uwielbiam ten świński zapach unoszący się z nad patelni. To znaczy, że smalec już jest wystarczająco rozgrzany, aby rzucać na niego kotlety. Kotlety niech się smażą, a ja zrobię teraz taki szybki sosik na zimno. Tutaj mam gęsty jogurt grecki, do którego dodaję odrobinę soli. Wciskam odrobinę cytryny. Jeszcze wkroję tutaj mięty. Z tego miejsca chciałem pozdrowić Darię Ładoch. Daria, kocham kroić twoim nożem. Uważam, że jest najlepszy na świecie. O, ślicznie przyrumienione kotlety. Delikatnie pękają, zupełnie się tym nie przejmujcie. Dzieje się tak dlatego, że nie dałem tu żadnego jajka. Żeby mój obiadek był pełen, oczywiście nie może zabraknąć ziemniaczków. Pewnie zauważyliście, że od jakiegoś czasu w sklepach pojawiły się ziemniaki, które tworzę razem z firmą Bugaj. Właściwie to jest taka poniekąd trochę moja marka własna, jeżeli chodzi o ziemniaki, ale oczywiście producentem jest firma Bugaj, która robi najlepsze ziemniaki na świecie. To jest produkt, który dopiero niedawno wprowadziliśmy. Gotowane ziemniaki w mundurkach. Dla tych, którzy nie mają czasu, aby długo przygotowywać obiad, to jest rewelacyjne rozwiązanie. Słuchajcie, wrzucacie takie już ugotowane ziemniaki po prostu do tego tłuszczyku. Przewrócę je jeszcze raz, aby z tej pierwszej strony doszły mocniej. A ziemniaczkami sobie troszeczkę tutaj poroluję, żeby cały ten tłuszczyk wypiły. Kotlet już gotowy. Wędruje na talerz. Do niego oczywiście wędrują ziemniaczki. I jeszcze odrobina sosu jogurtowego. Jak wam się podoba mój kotlet mielony, wołowy? Jest pełen smaków i aromatów. Do tego ziemniaczki instant, które już możecie kupić gotowe i sos jogurtowy. A ja pozwólcie, że zajmę się pałaszowaniem. Myślę, że sprzedałem właśnie wam patent na waszego nowego, ulubionego mielonego.